Na imprezę zaproszono gości z Japonii. Dzieci uczyły się japońskiej zabawy sznurkiem, japońskiego alfabetu, były pokazy tańca i liczne konkursy z nagrodami. Tak w Młodzieżowym Domu Kultury przebiegł Międzynarodowy Dzień Dziecka. Stwierdziliśmy, że w Świdnicy i w okolicach Świdnicy żyje kilka rodzin japońskich, pewnie związanych z przemysłem, natomiast po tym wielkim nieszczęściu, które dotknęło Japonię na wiosnę, po tsunami i po trzęsieniach ziemi, stwierdziliśmy, że warto także zaakcentować, że stać nas na taki odruch współpracy, odruch sympatii, takiego solidaryzowania się, to też postanowiliśmy bliżej poznać te rodziny, spotkać się z dziećmi japońskimi, a przy okazji wpływania różnego rodzaju fantów, darów i urządzania loterii fantowej postanowiliśmy dochód, choćby drobny, przeznaczyć na pomoc tym dzieciom. Oprócz atrakcji i warsztatów dla najmłodszych przygotowana została loteria fantowa oraz aukcja, na której można było zakupić przedmioty z kraju kwitnącej wiśni. Przeprowadziliśmy z dzieciakami różnego rodzaju warsztaty, a to nauki pisma klinowego, czy pisma japońskiego pędzelkiem, czy też warsztaty origami. Dziś także warsztat parzenia herbaty, będą stroje prezentowane, kimona japońskie, będzie wiele rozmów, chociażby taka prezentacja multimedialna, jak wygląda dzień dziecka japońskiego, będzie opowieść, jak wygląda Dzień Dziecka w Japonii, bo to jest jak gdyby dwa dni dla chłopców i dla dziewczynek. Zupełnie inny świat, inne klimaty, inne zwyczaje. Chcemy to przekazać naszym dzieciakom, wspólnie razem się pobawić, spotkać, porozmawiać. Poprzez zabawę dzieci ze Świdnicy mogły poznać tak daleką i obcą dla nich kulturę japońską.